nowa rzeczywistość, inny świat. A gdzie jest moje miejsce? Czy jestem jeszcze w stanie odnaleźć się w nim, w tym świecie? Zagrożenie, ucisk, prześladowanie. Widzisz to? I to praktycznie we wszystkich sferach naszego życia. Grzech za oknem, na ulicy. I w końcu w moim domu. Jak znaleźć swoje miejsce? Miejsce, w którym odnajdzie się zwykły katolik. Zwykły katolik, ale wierzący. Przepraszam, że tak mówię. Ale myślę, że ja i ty dostrzegamy w otaczającym nas świecie katolików wierzących, ale i niewierzących. Przykład? Proszę. Jestem katolikiem. Ale dlaczego zabraniać kobiecie usunięcia ciąży? Przecież ona ma prawo do własnego ciała. Nie będę tego komentował, bo już same te słowa określają taką osobę w obszarze bycia lub nie katolikiem. Czy mam świadomość zagrożenia dzisiejszego świata, czy nie mam? Mury ograniczające moje możliwości życia coraz bliżej, przestrzeni coraz mniej. Czy to moja wizja apokaliptyczna, czy rzeczywistość? Niby wszystko istnieje, to co do tej pory dostrzegałem, czułem, słyszałem. Ale jakby w innej perspektywie. Jestem zwykłym katolikiem. Zadaję sobie pytanie, czy w tej obecnej rzeczywistości ostoję się jako zwykły katolik? Wierzący, chodzący częściej lub rzadziej na mszę świętą, będący w rodzinie lub żyjąc samotnie, pracując lub będąc na emeryturze, modląc się mniej lub więcej. Czy tak żyjąc, ostoję się na tym świecie? Czy tak żyjąc, przygotowuję się i przygotuję się do nowego życia? Do spotkania z Bogiem na końcu moich dni? Mocno dotykały mnie treści Ewangelii świętego Mateusza z rozdziału 24, 42-44. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu wasz Pan przyjdzie, a to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Czy to już ten czas? Czy umiem rozpoznawać znaki czasu? Bóg zapowiada, jak za czasów Noego, aż przyjdzie potop i już nie będzie na nic czasu. Stanięcie oko w oko z Bogiem. Mam przekonanie, że ja i ty, zwykli katolicy, stoimy w przedsionku narażeni na wichry tego świata, miotające nami na boki. A Jezus mówi, że wszystko Ojciec nam przygotował, jak czytamy w Ewangelii świętego Jana 14:2. Że w domu Ojca jest mieszkań wiele. I Jezus mówi, że gdyby tak nie było, to by nam o tym powiedział. I mówił o tym, że idzie przygotować nam miejsce. Ten dom, do którego dążymy, jest niedaleko, już niedaleko, ale jednak, czy zdołam oprzeć się wszystkiemu, co mnie atakuje, ogranicza, ściąga z jedynie słusznej drogi? Zło wyszło na ulicę. Słyszę, wdarło się do naszych domów. Czy słysząc o krzyki, Bóg jest kobietą, do księdza pokaż profanację kościołów, wtargnięcia do świątyń? Czy mogę pozostać obojętny i udać, że nic nie słyszę?
Czy to nie jest gorsze, trudniejsze niż Sodoma i Gomora? Od grzechu za czasów Noego? Czy mogę udawać, że nie słyszę okrzyków młodych kobiet radujących się z dokonanych aborcji, z zabicia dziecka w łonie matki? To wszystko wdarło się do naszych domów, do naszych umysłów. Czy myślisz, kochana siostro, kochany bracie, że wystarczy wyrazić dezaprobatę dla tego zła lub odmówić różaniec? To nie jest tylko wizja apokaliptyczna. To jest rzeczywistość, twoja i moja. Noe budował arkę, aby uciec od tego, co świat niósł. Bóg wybrał go i powiedział, co zamierza zrobić. Czy dzisiaj Bóg tobie i mnie nie objawia, dokąd zmierza świat? Czy możesz zaprzeczyć, że nie widzisz, że nie słyszysz? Ja nie mogę zaprzeczyć. Myślę, że ty też nie możesz zaprzeczyć. Co robić? Jak odnaleźć się w tym świecie i nie dać się przez niego porwać? Sami. Nic siebie uczynić nie możemy, jesteśmy za słabi. Tylko On, Bóg może to zmienić. Tylko On, Bóg może pomóc. Jak? Analogicznie jak za czasów Noego. A my co mamy czynić? Wejść do duchowej arki, aby tam znaleźć schronienie. Arka drogą do nowego życia. Czy zdążysz wejść? Wejść w bardzo bliską relację z Bogiem. W codzienności, we wszystkim, co czynię. Myśli swoje nieustannie kierować na Boga i chodzić na mszę świętą, przyjmując ciało Pana, bo niedługo może tego nie być. I co wtedy? Nie czekać, aż przysłowiowe wody zbliżą się do mojego domu. Czy zdążę? Arka drogą do nowego życia. Czy zdążysz wejść?